No to cześć, hej ho ludzie, witajcie przy kolejnym projekcie na kanale, czyli Pokémon Alpha Sapphire. Pierwsza gra na 3DS-a, na Nintendo 3DS-a, którą nagrywam. Wczoraj doszedł właśnie, dostałem przesłany mój capture card do Nintendo DS-a, Nintendo 3DS-a i mogę nagrywać w końcu. A muszę powiedzieć, że Alpha Sapphire jest to gra, na którą bardzo długo czekałem, bo edycja szafirowa, czyli Sapphire, jest moją, szczerze mówiąc, chyba ulubioną częścią Pokémonów. Pamiętam, że jest to wersja, w którą najczęściej i najwięcej grałem. Pamiętam, jak na jednym zapisie miałem ponad 500 godzin. A reszta zapisów to też jakieś po jakieś 100 godzin było, więc naprawdę sporo w tą grę przegrałem sobie. I Pokémon Sapphire konkuruje właśnie o pierwsze miejsce razem z Pokémon Crystal. Dlatego bardzo się cieszyłem na te remake'i. I zaczynamy, najlepsza generacja ze wszystkich. Moim zdaniem. Na początku będziemy mogli wybrać język, więc muszę wam powiedzieć, ludzie, będę tłumaczył wszystkie dialogi, tak? Będę tłumaczył wszystkie dialogi i wszystko będę tłumaczył, wszystko co wiem. Ale głównie chodzi o tłumaczenie dialogów. Dlatego będę grał na niemieckiej wersji, będę grał po niemiecku, a nie po angielsku. Dlaczego? No właśnie, angielski nie za bardzo potrafię tłumaczyć z angielskiego. A z niemieckiego jestem pewny, że będę potrafił przetłumaczyć wszystko dosłownie i dobrze. Mam nadzieję, że to nie będzie wam przeszkadzało, jak nie, to oglądać u kogoś innego, mój Boże. Pokémon Alpha Sapphire. Oj ludzie, nawet chyba, nie wiem czy możecie sobie wyobrazić, jak bardzo się cieszę widząc to nowe, odświeżone intro, tak zarąbiście to wygląda. Dobrze, teraz mamy tutaj Kyogre, legendarnego Pokémona tej edycji, a dobra, zaczynamy, nie będziemy się tutaj teraz, nie będziemy przyciągali tego materiału. Zaczynamy! I to jest genialne ludzie, ten początek. Przykro mi, że musiałeś czekać, przepraszam. Witaj w świecie Pokémonów. Nazywam się Birch, jak drzewo. Ale każdy nazywa mnie profesorem Pokémon. To, co tutaj widzisz, to Pokémon. I teraz ludzie, patrzcie. W końcu wiemy, jak nasi trenerowie dostawali wiadomości od tych profesorów. Na tym świecie żyje bardzo dużo tych tak zwanych Pokémonów. My, ludzie, mieszkamy razem z Pokémonami i żyjemy z nimi jako przyjaciele. Razem się bawimy i pomagamy sobie. Czasami też walczymy nimi. Używamy ich do walki. Ale mimo to, że jesteśmy tak blisko Pokémonów, prawie nic o nich nie wiemy. Pokémony mają jeszcze wiele tajemnic. Próbuję rozwiązać te zagadki moimi... Próbuję rozwiązać tą zagadkę Pokémonów. I teraz... Podążaj za mną, dokładnie. A ty kim jesteś? Jesteś chłopcem czy dziewczyną? Oj ludzie, jak to fajnie wygląda z tym takim... takim małym komputerkiem tutaj z tym ekranem. Ojej, dobrze ludzie. Jest taka sprawa. Dwie postacie. Jeżeli chodzi o Pokémony, jeżeli mam wybór, zawsze, zawsze uwielbiam grać żeńską postacią, a szczególnie w Pokémon Ruby, Sapphire oraz teraz w tych nowych remake'ach, prawda? Bo Mei jest moją ulubioną postacią z Pokémonów. Więc zabieramy się za żeńską postać. Jak się nazywasz? Czy zdradzisz mi swoje imię? Oczywiście ludzie, nazwę się tak samo jak, znaczy nazwę tą postać tak samo jak nazywa się w anime, czyli no nie tylko w anime, ale też tak jak się nazywa w grze ogólnie. Mei to jest jej prawdziwe imię. Moja ulubiona postać z Pokémonów ogólnie w anime, grze i wszędzie. Uwielbiam tą postać po prostu.
Nieco się zmieniła, ale nadal jest to Mei i jest zarąbista. A no tak, teraz co jeszcze pomniałem. Ty jesteś tą Mei, która przeprowadziła się do mojego miasta. Ale to kurde fajnie wygląda. No dobrze, jesteś gotowa? Twoja przygoda może się zacząć. Teraz. Bądź dzielna i wejdź w świat Pokémonów. Niedługo pewnie się spotkamy, przyjdź do mojego laboratorium. Och, ludzie. Chyba nie muszę mówić, jak zarąbiście zremakowali, to mi się strasznie podoba. Ten wóz, w którym jechaliśmy. Tą ciężarówkę, w której jechaliśmy. Tak fajnie to tutaj zrobione jest. Ojej, dobrze. Przeprowadziliśmy się do nowego miasta. Nie wiemy, co nas czeka. Dobrze. Ale w każdym razie, co to jest? To jest prawdziwy Pokémon? Nie, wątpię, to jest chyba jakaś zabawka. A no tak, jest to zabawka tego Pokémona. Azuril, to jest chyba... To jest ewolucja Meryla chyba. Ten zapach przywraca wspomnienia. Dobrze, wychodzimy w końcu. Będę się nad nią grą tak podniecał, ludzie. I ta muzyka. Mei, to ty, skarbie. Przejażdżka, powiedzmy, w wozie do przeprowadzki była pewnie męcząca pomiędzy naszymi wszystkimi rzeczami, prawda? Ale w końcu przyszłaś. Witaj w swoim nowym domu. No, jak ci się tutaj podoba? Moim zdaniem ta wioska jest... jest przepiękna, idealna, świetna. Pewnie zarąbiście świetnie można tutaj mieszkać i żyć. Czy nie uważasz, że jest to piękna... Że jest to piękna wioska? I oczywiście będziesz miała swój własny pokój, Mei. Więc chodź, wejdźmy do środka. Naprawdę ładnie tu wygląda. I oczywiście maczoki, które robią przeprowadzkę i noszą kartony. No i co powiesz, Mei? Przytulnie tutaj, prawda? To Pokémony, które są odpowiedzialne za przeprowadzkę i przenoszą wszystkie... Przyniosą wszystkie rzeczy, które... No wszystkie paczki i tak dalej, wszystkie przedmioty. Czy to niepraktyczne? Maczok! Macho, macho, mao. O, dziękuję za dobrą robotę. Dobra robota. Maczok, maczok, mej, mej, mej. To jest zrąbiste. Macho, maczok, 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 maczok. To było fajne. Pamiętam, że kiedyś były tutaj te inne, te takie małpy, którą trenuje też nasz tata. Dobra. Wejdź po schodach i obejrzyj swój pokój, tak. Tata kupił ci w prezencie nowy zegarek, więc proszę ją, ustaw ten zegarek, Mei. Dobrze, jesteśmy w nowym mieszkaniu, ludzie, jak to po prostu fajnie wygląda. Mi się to strasznie podoba i nowa postać Mei, mimo że się nieco zmieniła, to i tak mi się podoba. I znowu tam na dole widać było tego Azumarilla. Dobra, ustawmy zegarek. Zegarek zatrzymał się. No to ustawiamy ten zegarek. Niestety, muszę wam powiedzieć, nie ma czegoś takiego jak w poprzedniej, jak w oryginalnych grach Alpha Sapphire, znaczy Sapphire i Pokémon Crystal. Kurde, nie, Alpha znaczy się Sapphire i Ruby, bo tam mogliśmy zegarek ustawić sami, ale tutaj zegarek automatycznie się ustawia, tylko nie wiem dlaczego. 23, ja mam tutaj 22:13. No cóż. Jak ci się podoba twój nowy pokój, Mei? Jak widzisz, wszystko jest posprzątane. Czy to nie piękne? Czy to... Na dole też już wszystko przygotowane. Pokémony jako pomoc w przeprowadzce jest naprawdę praktyczna. Aha, no i zobacz, czy na twoim biurku niczego nie brakuje. No dobra, nie mogę zegarka już ustawić. Kurczę. A szkoda. Rzecz, która jest fajna, ludzie. Na dole widzimy...
Na dole, jak pewnie widzicie, jest mapa i od początku gry mamy mapę. To jest bardzo fajne. Tutaj mamy laprasa, hej! I mam dywan i jakieś tam poduszki. No, okno też mamy. I patrzcie tutaj. Wii U! Czy to niesamowite? Wii U ma kontroler, kontroler jest ekranem. Ma ekran. A tutaj telewizor, aha. Leci tutaj, leci aktualnie w telewizji program, który pewnie tacie by się spodobał. Ale czas ruszać! Tutaj mamy łóżko, do którego nie możemy się położyć, możemy na nim tylko usiąść, ale to nie przeszkadza, ale możemy się też rozglądać. Ale coś mi się wydaje, że trochę za jasną mam tą grę ustawioną. No cóż, mogę później jeszcze się pobawić i ustawić trochę... trochę inaczej mojego 3DS-a, żeby nie było tak jasno, ale dobra. Nie mamy komputera, to mi trochę przeszkadza, ale mamy książkę. Mhm. Okej. Dowiedzieliśmy się, że możemy zapisywać. Tutaj mamy mapę, którą mamy też na dole, ale schodzimy na dół. O Mei, chodź szybko tutaj! Podejdź! Czy to widzisz, to jest arena... to jest arena w którymś tam mieście, nie pamiętam nazw angielskich... miast, muszę sobie przypomnieć, ale... wydaje mi się, że tata jest w telewizji. Hmm. I to był nasz reportaż z areny w, no, Blutenburg City. A teraz, jako kolejna rzecz, którą będzie wleciała, to jest program o astronomii. Ojej, się skończyło. O, skończyło się. Jeżeli tata był w telewizji, to niestety go przegapiliśmy, szkoda. O, zanim zapomnę. W tym mieście mieszka, przyjaciel taty, czyli profesor Birch. To tak się nazywa. Mieszka od razu obok nas, więc może pójdź i przywitaj się. No dobrze, no to pójdziemy teraz się przywitać z profesorem, prawda? Ach, ale to naprawdę fajnie wygląda. Jedyny problem, który mamy, jest, że teraz mam ustawione na 23 godzinę i jest ciemno. Będę musiał przestawić mojego DS-a przed następnym odcinkiem. No dobra, tu jest laboratorium profesora, ale najpierw pójdziemy do jego domu, bo teraz idź do gabinetu, do jego laboratorium, gdzie teraz nikogo nie ma, nie ma sensu zbytnio. O, cześć, kim ty jesteś? A, jesteś Mei, nasza nowa sąsiadka. Witaj, cieszę się cię poznać. Mamy syna w twoim wieku. Na pewno się cieszę cię poznać. Wydaje mi się, że jest na górze w swoim pokoju. Mam nadzieję, że zostaniecie dobrymi przyjaciółmi. Od razu przyjaciele po przybyciu do miasta, do wioski. To jest dość ciekawe. Brakuje teraz tylko... czego brakuje? On wymienił teraz Pokémony, wymienił też jakieś inne rzeczy, ale... no cóż, uczył się teraz pewnie czegoś o Pokémonach. Hej, kim ty jesteś? Ha, wiem, nazywasz się Mei? A no tak, wiem, jesteś naszą nową sąsiadką, prawda? Niedawno się tutaj przeprowadziłaś. Wiedziałem, że jesteś dziewczyną. Mój ojciec, profesor Birch, opowiadał, że niedługo... obok nas przeprowadzi się dziecko lidera areny. Tak, nasz tata jest liderem areny, właśnie. W tym mieście, w tym Blutenburg City. Ale będę musiał jeszcze sprawdzić, jak się te nazwy miast nazywają po angielsku. Jakoś myślałem, że... jakoś od początku zdawało mi się, że jesteś chłopakiem. Wydawało mi się, że jesteś chłopakiem. Nazywam się tak przy okazji, to nazywam się Briggs. Cieszę się cię poznać, sąsiadko. Ale chwilę, a czy nie masz własnego Pokémona, Mei? Czy mam ci jednego złapać? O nie, kurde, prawie bym zapomniał. Obiecałem tacie złapać parę Pokémonów dla niego. No to innym razem, dobra? Ja przed chwilą przetłumaczyłem, że on od początku wiedział, że to on, że ona jest dziewczyną, a tak naprawdę okazało się, że on nie wiedział o tym, że ona jest dziewczyną. Źle to przetłumaczyłem. Takie pomyłki mogą się jeszcze zdarzać, ale no cóż.
Pokój chłopaka nie różni się nawet sporo od naszego. Może nie sporo, a kolorami. On ma, my chyba mieliśmy białe Wii U, a on ma czarne Wii U, no to takie małe różnice są zwykle. Pamiętam, że w starej edycji był to GameCube, a nie Wii U. Dobra, teraz możemy wyjść poza wioskę, zwiedzimy okolice wioski. Słyszę krzyki stamtąd. Co mam zrobić? Co mam zwykle zrobić? Ktoś musi pomóc. Okej. Ktoś potrzebuje pomocy. Pomocy! Co? O nie! To jest profesor? Ścigany przez... Podczyjena. Pomocy! Hej ty, pomóż mi, szybko! Zajrzyj do mojej torby. W środku znajdziesz parę pokebali. Okej. I ludzie, teraz mamy wybór startera. Tak, taki fajny, strasznie emocjonalnie wygrzany i w ogóle napalony koniec, kurde, początek tego let's playa. I chyba jeden z fajniejszych początków w wszystkich grach Pokémonów, gdzie można wybrać startera. Nie jest nudno, tylko jest, kurde, od początku akcja. Jak widzicie, mam tutaj 3 startery. I tak muszę wam powiedzieć, że tutaj kiedyś miałem trudności co do wybierania startera, bo wszystkie startery mi się podobają. Tutaj Treko, czyli trawiasty Pokémon roślinny. A tutaj Torchic, czyli Pokémon ognisty. Oraz Matki, Pokémon wodny. Wszystkie Pokémony tutaj lubię, ale powiem wam, że najbardziej właśnie lubię Torchica i jego ostatnią ewolucję, czyli Blaziken'a, oraz moim ulubionym starterem jest właśnie Matki i jego, kurde, ostatnia ewolucja, czyli Swampert, jest zarąbista. Myślałem na początku, że może, mimo że Matki jest moim ulubionym, to myślałem, że wybiorę sobie Torchica z powodu, że też jest fajnym Pokémonem, ale miałem akurat Torchica na moim Pokémon X, jako przez to, że jako taki bonus dostałem tego właśnie Torchica i trenowałem go, więc tutaj wezmę sobie Mudkipa, mojego ulubionego Pokémona. No to zaczynamy! Podczyjena, chcę walczyć! Dobra, dawaj Mudkip! Fajną nowością w tej wersji Pokémonów jest to, że od początku gry mamy wodne ataki. Normalnie musielibyśmy dostać parę poziomów, żeby dostać te ataki, ale no cóż. Tutaj mamy teraz nieco inaczej. Możemy od początku używać wodnych ataków. Ale nadal nie będzie łatwo, ludzie. Znaczy, będzie w sumie łatwo, ale nadal dostajemy nawet spore obrażenia. Dobra, nie spore, ale jakieś tam obrażenia dostajemy, więc jest ok. 24 punktów doświadczenia. Spokojnie jest. Obserwowałem wysokie trawie Pokémona. Ale nagle zostałem zaskoczony. Uratowałaś mnie, dziękuję. Bardzo dziękuję. Ho? Czekaj. Czy jesteś córką Normana? May? Z początku cię wcale nie poznałem. Strasznie wyrosłaś. Ale to nie jest miejsce na takie rozmówki. Proszę przyjść do mojego laboratorium. No dobrze. No więc, no dobrze, May. Twój tata zawsze mnie informuje o wszystkich najnowszych wydarzeniach. Dlatego wiem, że nie masz... Stąd wiem właśnie, że nie masz własnego Pokémona. Ale strasznie dobrze poszła ci ta pierwsza walka. Widać, że w twoich żyłach płynie krew twojego taty. Wiem! Jako w podzięce, że mnie uratowałaś, chcę ci podarować tego Pokémona, którego przed chwilą wybrałaś. May dostaje, Mudkipa! Proszę, czy chcesz nadać swojemu Mudkipowi imię? Dobra, ludzie, możecie uważać to za nudne, ale to jest moje pierwsze przechodzenie tej gry. Pierwsze przechodzenie tej wersji, dlatego przy pierwszym przechodzeniu nie chcę mieć imion. Nie chcę dawać żadnych ksywek moim Pokémonom, dlatego nie. Tutaj przejdziemy grę z prawdziwymi imionami Pokémonów. Ho, no dobrze. Skoro nie chcesz dawać imienia, to...
Jeżeli zajmiesz się swoim Pokemonem i będziesz zbierał punkty doświadczenia, staniesz się pewnie bardzo dobrym trenerem. Mój syn, Briggs, studiuje właśnie na... Znaczy pracuje właśnie, albo raczej... no można powiedzieć studiuje. Albo studiuje Pokemony, obserwuje Pokemony na rucie, na drodze 103. Czy nie chcesz... czy nie masz... miałabyś ochotę pójść do niego i zobaczyć, jak mu idzie? Oczywiście! Świetnie, Briggs będzie się cieszył. Ucieszy się. Od niego właśnie możesz się nauczyć, co oznacza być trenerem. O tak. Jeżeli miałabyś się zgubić, to zajrzyj na mapę. Na swojego... nawigatora. Na niej możesz sprawdzić, gdzie się aktualnie znajdujesz i możesz właśnie na przykład zobaczyć, gdzie jest droga 103. Na której Brox aktualnie jest. Znaczy Briggs, a nie Brox. Nie wiem, czy on w angielskiej wersji też się nazywał Briggs, ale chyba tak. Jeżeli twój Pokémon się po drodze skaleczy albo zrani, weź go do domu i odpocznij mu, daj mu odpocząć. Dobrze, panie profesorze Briggs, tutaj zapiszę grę i ludzie, powiedziałbym, że do następnego odcinka tutaj zakończymy odcinek, albo na koniec jeszcze, a nie, to zrobimy w następnym odcinku. Więc ludzie, to był pierwszy odcinek, bardzo się cieszę na tą grę i zobaczymy, jak będzie dalej. Do następnego odcinka, ludzie, na razie, jeżeli wam się podobało, to wiadomo, bla bla bla. Na razie, cześć!